Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu GKS Katowice Arka Gdynia. Spotkanie skończyło się zwycięstwem gości 1-0. Obserwowało 981 widzów. Z nami już jest już trener gości, pan Ryszard Tarasiewicz, i poproszę go o kilka słów na temat spotkania. Potwierdziło się to, co mówiłem po meczach, szczególnie u nas w Gdyni, że nieźle się prezentujemy, stwarzamy sobie wystarczającą ilość sytuacji, żeby zdobyć, czy nawet zdobywać bramki. I dzisiaj mieliśmy tego potwierdzenie. Niezła nasza gra. Mimo wykluczenia, powiedziałbym, zawodnika, co nam na pewno ułatwiło trochę grę, ale do tego momentu powinniśmy strzelić jedną bramkę. Na pewno. Nie mówię tam dwie czy trzy, bo to nie będziemy wyliczać wszystkich sytuacji, ale na pewno przed czerwoną kartką powinniśmy strzelić jedną bramkę. Następnie wiemy, że mamy, aczkolwiek jest to dopiero początek sezonu, lekki deficyt punktowy i każde prowadzenie przy przewadze wywołuje taką emocję, powiedziałbym, niezrównoważone. Dlaczego? Bo wiemy, że jesteśmy skazani na zwycięstwo, a z drugiej strony musimy być bardzo czujni, jeżeli chodzi o naszą grę w defensywie. Gieksa bardzo dobrze broniła, bardzo odpowiedzialnie, powiedziałbym, zaangażowanie bardzo duże ze strony tego zespołu. Oczywiście jeszcze raz chcę podkreślić, że jednego mniej zawodnika to nie jest hokej, że odczuwa się aż taką dużą różnicę. W piłce nożnej akurat nie przesadzajmy z tą stratą jednego zawodnika, że jest łatwo wygrywać. Uważam, że fajnie się skończyło i cieszymy się ze zwycięstwa. Gratuluję zawodnikom 3 punktów. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Są jakieś pytania? Dziękuję. Pytanie, czy mimo wszystko się pan po Gieksie czegoś więcej nie spodziewał w ofensywie? Bo okej, może dobrze broniła, no ale tak naprawdę tam z przodu to mam nawet 11-11, no to nie specjalnie. Wie pan, zresztą się znamy trochę czasu, ja raczej ocenę przeciwnika zostawiam lokalnym, powiedziałbym, ludziom i może nie tylko lokalnym. Ja nie jestem od oceniania gry przeciwnika. Bardzo, wie pan, naprawdę, autentycznie. Bardzo. A tak na poważnie? A z jakiego powodu? Ale niech pan mi zada pytanie. No, tutaj dużo mówiło się. No dobrze, no ale kto to mówił? Pisały media. Media? A na jakiej podstawie? No nie, ale na jakiej podstawie? No to proszę mi... No więc właśnie, ja to nie jest do was uwaga, ale to jest tak. Gramy... Nie, ale proszę pana, ja jestem zawsze za tym, żeby była to rzetelna i nie wybierajmy sobie ofiar, tak? Bo nie, ja mówię generalnie, jeżeli chodzi o zespoły i o trenerów. Nie wybierajmy sobie ofiar. Wybieramy go, ktoś, różne są, nie będę mówił, jaka jest moja sytuacja w stosunku do pewnych ludzi, w ogóle do pewnego, powiedziałbym, odbioru mediów generalnie. Dzisiaj mamy 8 kolejkę, tak? Ja nie uważam, żebyśmy w jakimś meczu byli słabsi od przeciwnika. Na tyle tego, ja wiem, że, wie pan, ja wiem, bo my tak wychodzimy, że jest Arka, to co mówiłem, i po 8 meczach powinniśmy mieć 20, tak? A po 4 kolejce gramy, powinniśmy wygrać senny mecz. Po następnej znowu słaba gra Arki. No przepraszam bardzo, trochę obiektywizmu. Znaczy, wie pan, nie, ja przepraszam, że to akurat, bo ja zawsze mówię, nikt nie jest przywiązany. Tak samo była podobna sytuacja, gdzie, mówię, swego czasu 14 meczów zostało w Tychach i też nie było powodu, żeby nie dokończył sezonu, a tu to już jest zupełny absurd. To nie chodzi tylko o Tarasiewicza czy o Jędrzejczyka, bo jeżeli jest naprawdę
kolokwialnie mówiąc, brindza, no to trzeba się zastanowić w ósmej kolejce, tak? No, czy ewentualnie czy coś nie tego. I jeszcze troszeczkę, a już nie będę dawał przykładów zespołów z najwyższych lig, gdzie po trzech meczach mają dwa punkty, gdzie nie mogą wygrać albo zremisować się tego. No weźmy już na sam koniec, weźmy to, że Arka Gdynia nie jest mistrzem świata. A z czego się wynika ten dysonans w meczach domowych, objazdowych? Bo byłem wrażliwy dzisiaj i potrafiecie uspokoić, potrafiecie tą grę tak jakby dyrygować. A mecz musi być taka nadmierna nerwowość. Może troszeczkę tak, tak, wie pan, bo to jest tak podobna sytuacja, może nie w takim aspekcie jak dzisiaj na tym meczu. No ale jesteśmy zmuszeni, powiedziałbym, do szybkiego rozwiązania tej kwestii. A mecz, no mimo wszystko trwa 92, 3, 4, 5 minut. Uważam, że mamy niezły zespół, a to co powiedziałem po meczu pierwszym, czy a szczególnie na Wiśle Kraków. Naprawdę, jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak, że jest Arka Gdynia i walczy o drugie miejsce i reszta o Braże. Daleka droga do tego. I nie przemawia przeze mnie skromność, naprawdę. Proszę mi uwierzyć. Czy jeszcze są jakieś pytania? To tutaj chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tego swojego pytania. Czy trener troszeczkę odetchnął od kurwa, no bo tutaj pytałem o to też chyba w pytaniu tutaj odnośnie poprzedniego sezonu, gdy Arka grała po Raże, był mecz z Dobrzym i być może tutaj właśnie dlatego tutaj nawracuje się te doniesienia medialne o tym, że krzesło trenera jest gorące w Gdyni i dlatego może pojawiły się spekulacje na temat tego, że Gonzalo Zaje jest. Nie, ja się zgadzam z panem, tylko że wie pan, my mogli... Ja wiem, ja przepraszam, mi chodzi o co innego, jest 9 kolejek do końca, tak, można jeszcze coś wyprostować, tak powiedzmy, mamy, nie wiem, 7 punktów straty do drugiego, tak, 2 punkty przewagi nad strefą barażową, no nie klei się, w ogóle gra, punktujemy sporadycznie. Wie pan, nie zawsze dobra postawa oddaje, rekompensuje, powiedziałbym, dorobek punktowy. Tutaj naprawdę, wie pan, nie wiem, ja jestem... Powiem panu tak, odetchnąłem. Tak. Tym bardziej, że przegrała Wisła i Blumbet nie cieszy, jak wiem. No tak. Główni kandydaci do awansu. No tak, no i to trzeba wykorzystać, ma pan rację. No i udało nam się to wykorzystać i odetchnąłem na sam koniec. O to nam chodziło. O, dziękuję uprzejmie. Wszystko? Dziękuję trenerze. Dzień dobry. Zasłużone zwycięstwo Arki. Bardzo słabe 25 minut w wykonaniu mojego zespołu. Pierwsze te 25 minut zaważyło o tym, że niestety tak się to potoczyło, a nie inaczej. Kwintesencją tego była czerwona kartka. Chociaż akurat nie parę minut przed wydawało mi się, że wracamy na jakieś przyzwoite tory. No cóż, jak z takim zespołem jak Arka gra się jednak w 10, to ciężko potem o tym, aby było coś więcej. Także bardzo ubolewam nad tym, że niestety bardzo słabo żeśmy weszli w ten mecz. To było najsłabsze 25 minut, odkąd pamiętam naszej drużyny, ale tak się musiało widocznie stać. Wydaje mi się, że ten progres, który w zespole jest widoczny, od czasu do czasu przyniesie jeszcze taką gorzką pigułkę. Jak dzisiaj te 25 minut, ja naprawdę jestem bardzo rozczarowany tym momentem, ale muszę to brać absolutnie na klatę i na to, że zdaję sobie sprawę, że jeszcze wiele przed nami, aby po prostu takie mecze grać w taki sposób, jak ja bym sobie życzył. Wiele z tymi drużynami czołowymi już tak było grane, natomiast dzisiaj te 25 minut bardzo słabe. Dzięki. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Łukasz Pawlik.pl. Miałem pytanie właśnie tutaj odnośnie tego braku jednego zawodnika. Pan powiedział, że tutaj z takim zespołem jak Arka, to już zrobiło różnicę ten interesie. Powiedział, że piłka nożna przed chwilą. Powiedział, że piłka nożna to nie hokej, gra jednego zawodnika mniej, nie robi różnicy. Z chęcią bym się zamienił z trenerem Tarasiewiczem. Dzisiaj rozmowy o perspektywie grania GKS-u w 11, a Arki w 10. Zobaczyłbym, jakby się to wszystko potoczyło. Dobrze, żeśmy bronili przewagę przeciwnika. To było bardzo trudne zadanie, natomiast przewaga jednego zawodnika to w piłce dużo. Czy są jeszcze? Marek z GSOP. Chciałbym zadać pytanie, które poruszyło kibiców w zeszłym tygodniu. Oskar Rybka powiedział w wywiadzie chyba w katolickim sporcie, że zapytany o cel na ten sezon powiedział, że nie ma celu. I pytanie, jak ten widzi, jaki jest cel? Jaki jest cel drużyny? Drużyna gra w jakimś celu i pytanie pierwsze, dlaczego piłkarz tak powiedział? Mamy swoje podejrzenia, dlaczego tak powiedział? I pytanie drugie, jaki jest cel?
To znaczy, jeśli chodzi o Oskara Rybkę, którego tutaj nie ma, no to trzeba było jego wypytać akurat, nie, i tak dalej, o te pytania. Tego nawet nie czytałem i nie wiem co jak. Cel w piłce, sobie trzeba śmiało powiedzieć. My możemy dużo rzeczy opowiadać. Jeżeli chcecie usłyszeć, że naszym celem dziś jest walka o baraże, to jak najbardziej. Jak was to wszystkich tak bardzo uspokoi i będziecie tacy szczęśliwi z tego powodu, to super, to ekstra. To gratuluję. Natomiast my coś budujemy i rzeczywiście w tamtym sezonie zajęliśmy 8 miejsce. Powiedzieliśmy sobie, że jeżeli szybciej ta drużyna niż w tamtym sezonie zapewni sobie utrzymanie, to wszystko jest przed nami. Ciężko mi powiedzieć o celu, bo nikt mi takiego nie powiedział i nikt mi takiej rzeczy nie nakazał, ale to nic nie zmienia. Piłka i moja praca tutaj jest sprawą rozwojową, wydaje mi się, długoterminową i chcemy być w każdym sezonie lepsi. W tamtym sezonie zajęliśmy 8 miejsce. Jak ktoś powie, no to w tym sezonie cele muszą być baraże, ale przypominam, że do 30 kolejki walczyliśmy o utrzymanie. Okej, to jeszcze mam pytanie. Czy trener może powiedzieć, czy mamy napisane na stronie internetowej Gieksa.pl, że Gieksa gra w tym sezonie o co najmniej o baraże? Czy to jest... Ale dlaczego co najmniej? Nie, po prostu chcemy wiedzieć. A dlaczego co najmniej? Dlaczego co najmniej? Chcemy mieć jakiś cel. Ale to nie jest co najmniej. Bo to nie jest co najmniej. Gieksa dzisiaj chciała wygrać z Arką Gdynia, to było dla mnie celem numer jeden i mamy się zmierzyć z zespołami, które są dzisiaj od nas wyżej w tabeli, które są od nas, można powiedzieć, w pewnych aspektach mocniejsze. To nie będziemy mówić o jakich materii mówimy. Mamy czynić progres. Jeżeli ten progres ma być, to musimy być cierpliwi i spokojnie działać, mi się wydaje, o to, żeby w każdym meczu bić. Jeżeli my dzisiaj sobie powiemy, że celem jest gra o baraże, to ja nie mogę tego panu potwierdzić, bo nikt mi z góry nie przyszedł i nie powiedział mi, że celem naszej drużyny jest gra o baraże. Powiedziano nam i my się do tego wszystkiego podpisujemy. Ma być progres, ma być coraz lepszy zespół, coraz lepsza drużyna. Mamy coraz więcej robić w tej materii, żeby doprowadzić do tego, że rzeczywiście ta drużyna będzie gotowa w sezonie o grę o ekstraklasę. No to jest jeszcze czas, natomiast nikt nam nie zabrania tego, żeby dzisiaj wygrać z Arką, żeby za chwilę wygrać mecz pucharowy, żeby za chwilę wygrać dwa kolejne wyjazdowe spotkania i nagle zameldować się w tabeli bardzo wysoko. Ja sobie tego tylko życzę i ja tak to odpowiadam na te pytanie, nie chcąc tutaj uciekać od czegoś, ani w jakiś sposób mydlić oczu. Po prostu taka jest prawda. Problem jest taki, że to jest poczucie kibiców, bo ja powiedzmy zadaję pytanie też w imieniu kibiców. Tak. Kibiców jest takie, i głosy się takie pojawiają, że w związku też z bojkotem jest taka druga strona tego bojkotu, bo wiadomo, że to jest bojkot, a druga strona jest taka, że kibice nie za bardzo nawet chcą na te mecze przychodzić, ponieważ twierdzą, że skoro my tak naprawdę nie gramy o nic, bo nie został postawiony cel i to potwierdzają piłkarze, bo to potwierdza Rebka w wywiadzie i to potwierdza błąd, który się w kanale sportowym wypowiadał, tak samo wymijająco trochę jak trener, to po prostu mówił, co na sercu leżało. Mówił, że zapytano o to, jaki jest cel, znowu twierdził, że my chcemy dobrze grać, ten mecz jest ważniejszy. Wszystko to jest takie, no niestety my daje oczu i trzeba spojrzeć z punktu widzenia kibiców, kibice mamy do wyboru. Albo na przykład iść z żoną i dzieckiem do parku, do zoo, albo przyjść na Gieksę. Jest pytanie. Czy mają przychodzić na Gieksę, która o coś gra? Czy mają przychodzić na Gieksę, która po prostu trwa, kopie piłkę, tak powiedzmy, dla zabawy? No nie chcę mówić tak kolokwialnie, no żeby piłkarze brali pieniądze z miasta i żeby sobie to grano tutaj. Tylko pytanie, czy oni grają o jakieś cele? Czy Gieksa ma zagrać w najbliższej przyszłości, szybciej niż później w Ekstraklasie? Czy taki jest cel? To jest dywagacja. Jak kibiców, jeżeli tylko mogę, to zapraszam na stadion i zapraszam na to, aby oglądali każdy mecz bez względu na to, jakim ten mecz wynikiem się ma skończyć. Dla mnie to jest takie trochę uproszczenie, co pan mówi. Dla mnie to jest takie wywoływanie takiej rzeczy. Dobra, my będziemy przychodzić, jak Gieksa będzie miała drużynę, która będzie walczyła o ekstraklasę. No to jeżeli ja miałbym tak każdego kibica zapewnić, to szanując bardzo kibiców i rozmawiając zawsze w cztery oczy, nie chciałbym żadnego z kibiców absolutnie oszukiwać. Jesteśmy w procesie, który ma doprowadzić do tego, że Gieksa Katowice będzie miała drużynę w Ekstraklasie. Ja dzisiaj absolutnie nie będę opowiadał każdemu w oczy, że przyjdź, bo naszym celem jest Ekstraklasa, przyjdź, bo naszym celem jest to i to. Nie. Jeżeli kibic by miał rzeczywiście taki charakter, moim zdaniem, typowo sportowy, to jest dzisiaj na meczu, bo gramy z Arką, świetna partia do tego, żeby wspomagać swoją drużynę. Wiadomo, jaka jest sytuacja, wiem, co jest za moimi plecami, zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę. Macie tą kwestię konfliktową, rozwiązujcie te jeszcze sprawy, a tutaj tej sprawy na pewno w takim pytaniu, czy my gramy o awans, a czy my gramy o baraże, no to chyba jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć, żeby po prostu tą sprawę załagodzić i pogodzić. Nie jestem w stanie odpowiedzieć w taki sposób, jakby pan sobie być może życzył. Natomiast Rebka czy Błąd nie odcinają się od tego, że dla nich największym marzeniem by było to, aby GKS Katowice skończył rozgrywki na najwyższym miejscu w tabeli. Okay, a pytania od kibiców o przyczynę braku gry w Brudach. Zagrał pierwszy mecz, dobry
i dlaczego nie gra. Dokładnie, no ja decyduję za skład, decyduję za to, że wystawiamy taką, a nie inną ekipę. Dzisiaj prawda jest taka, że nasza kadra wygląda tak, że gdyby nie przepis o młodzieżowcu, to każdy z naszych młodzieżowców by miał dzisiaj duże dość problemy z graniem w pierwszym składzie. Alan jest jednym z młodzieżowców, jest zawodnikiem, który bardzo fajnie zagrał w dwóch pierwszych meczach i trochę słabiej w tym trzecim. Ja mam nad nim bardzo dużą rękę ochronną. To jest zawodnik, którego wprowadzam do piłki dużej i dużo wyzwań przed nim w tym sezonie. Pogadamy za jakiś czas, a dzisiaj rzeczywiście grał więcej, teraz akurat nie, ale we wtorek już mamy wypad do Szczecina i to jest kolejny egzamin na pewno dla tych naszych młodych ludzi. Jeszcze jedno pytanie na gorąco też z panem Wójcą dzisiaj. Tak. Też w którymś wywiadzie, który już na przykład powiedział, że problemem jest to, że jest za dużo meczów w krótkim czasie i muszą się tam zregenerować, wtedy będą lepiej grali. Mhm. I teraz jest też pytanie o kibiców. Dlaczego to dzisiaj tak wyglądało, że praktycznie piłkarze człapali po boisku? Bo takie jest według kibiców, może trener ma inne zdanie, ale według nas, według kibiców, według większości kibiców dzisiaj to było przeczłapane, nie było woli walki. I dodatkowo mamy takie zdjęcie, i także mamy w pamięci taki obraz, gdzie gramy w osłabieniu i najdalej wysuniętym do przodu zawodnikiem jest Arak, który stoi na 14 metrze. Nigdy czegoś takiego, ja osobiście nie widziałem, że ta drużyna gramy w stała tak blisko bramy. Tak, przewaga drużyny przeciwnej niestety doprowadza do tego, że zespół potrafi być zepchnięty. Myśmy bardzo dobrze działali w defensywie i dzisiaj, gdyby nie straciło się tą jedną bramką, którą można było uniknąć, mielibyśmy punkt, który by doprowadził nas w tej chwili nawet do miejsca barażowego. Także jeśli chodzi o tabelę i o punkt wyjścia na tą chwilę. Także to też kwestia jakby też klasy przeciwnika. No po prostu zdaję sobie sprawę, że przeciwnicy nas zepchnęli. Sytuacja jest taka, że myśmy nie grali teraz akurat nie w graniu co parę dni i nie było czasu na regenerację czy coś. Tam chodziło o jedną rzecz i to też trzeba rozumieć. Bardzo, bardzo, bardzo bym prosił, że tak jest, że jeżeli graliśmy co dwa dni, rzeczywiście tylko dwa dni przerwy było, to ten trzecie spotkanie, które graliśmy u siebie z Sandecją, było dla nas trudne, bo wszystko odbyło się w takim cyklu sobota, wtorek, piątek i to było dla nas trudne. Natomiast dzisiaj nie, dzisiaj drużyna była normalnie przygotowana, w pełni chęci do tego, żeby grać, w pełni chęci do tego, żeby działać i jeżeli ktoś mówi, że człapał na boisku, no to takie ma odczucie, przeciwnik też wykazywał się swoją klasą. Natomiast ja tutaj, tak jak powiedziałem, mam pretensje o pierwsze 20 parę minut, bo graliśmy po prostu słabo, a później, jeżeli graliśmy ze stratą jednego zawodnika, to było nam jak najnormalniej w świecie trudno i tutaj jest jakby inna kwestia. Ten akurat nie okres to uznaję za taki solidny w defensywie. Po prostu mam największy żal o te pierwsze 20 parę minut. Ale tutaj nie chodzi o żadną regenerację. We wtorek już wjeżdżacie do Szczecina właśnie. Mam dać pochodzenie, jakie będzie podejście właśnie do tego meczu. Wiadomo, gracie strzeli go ostrem, który będzie wzmocniony. Nie jest tutaj nic o zawodnikami z pierwszej drużyny. Mamy ogromny problem, jeśli chodzi o zdrowotność naszego zespołu, bardzo duży problem i tyczy się nie jednego zawodnika, tylko wielu. Także będę musiał rzeczywiście zebrać wszystkie siły, temu służy jutrzejszy dzień i ci, którzy będą w 100% zdrowi, to na pewno nie dość, że do Szczecina pojadą, to na pewno też będą w nim grali. Natomiast nie jest tajemnicą, że mieliśmy od dwóch czy trzech sezonów wielki, nie mieliśmy handicap tego, że nie mieliśmy rzeczywiście takiej sytuacji jak teraz. Tak się dzieje, że co chwilę i to są wartościowi zawodnicy, coś nam dolega, ktoś wypada, ktoś wraca i to też nie jest dobre dla funkcjonowania zespołu, ale cóż, musimy sobie z tym poradzić i pojedziemy w najsilniejszym składzie, jaki jest możliwy na ten dzień, aby grać w Szczecinie o następną rundę. Znaczy to jest tak, i z Błądem, i z Figlem, i jeszcze z niejednym zawodnikiem, że będę mówił, jest po prostu kiepsko. No, są zawodnicy, którzy grają jakby na swoje ryzyko, doprowadzamy ich do takiej funkcjonalności, aby była ona dostateczna, ale dzisiaj czy Figiel, czy Błąd, to są zawodnicy gotowi na 70-60% swoich maksymalnych możliwości. Chcą pomóc, chcą w jakiś sposób zadziałać, ale dzisiaj, żeby grali, no to mamy trudne. Ale to nie jest absolutnie jakieś tam dla nas najważniejsze. No, każdy dzień, wydaje mi się, wpływa na korzyść i tutaj dzisiaj Rafał zagrał cały mecz i jeżeli jutro tylko wstanie z łóżka i będzie wszystko w porządku, to on się zregeneruje. Zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o mecz pucharowy. Proszę? Dzisiaj tak jest. No to jest raczej, wydaje mi się, nie wiem, czy to będzie szyte, czy nie będzie szyte, ale pękła nie u głowy, tylko pod oczodołem. Mam jeszcze, jak z Rybką?
No to jest uraz, wiecie, to jest uraz banalny, no ale niestety tak się stało, zaczepił stopą gołą o kafelkę w odnowie biologicznej i skończyło się to zerwaniem całego paznokcia i scharataniem całkowicie drugiego. Także czas jest taki, że wczoraj ubrał buta i rzeczywiście rozpoczął biegać. Tam nie było szycia, natomiast nie ma paznokcia w stopie, w jeden z palców. Wiecie sami, jaka to jest na pewno bolesność, jak ktoś się z takim czymś zmierzył. No, taka banalna rzecz, to by się wydawało, że to jest niemożliwe, a jednak najbardziej banalna sprawa na basenie. Uraz stopy kościelniaka i jednocześnie zmiana też taktyczna na wprowadzenie. Tak jest, uraz stopy też Dominika, ale bardziej, wydaje mi się, żeby mógł grać jeszcze, ale bardziej zmiana taktyczna. Roginicz jest po stanie gorączkowym, gdzie 4 czy 5 dni miał około 40 stopni gorączki. Wynik covidowy był cały czas negatywny, natomiast doprowadziło go to do totalnego takiego odwodnienia organizmu i Marko bardzo ciężko to zniósł, ale od 2 dni jest już, można powiedzieć, ready, będziemy doprowadzać do życia. Suma summarum, mimo że rzeczywiście o 30 minut graliśmy zawodnikiem jednego mniej, zagraliśmy jeden ze słabszych meczy, który żeśmy grali tutaj i to od dawien dawna. I to jest bardzo taka mocna i dobra nauczka dla naszego zespołu, który rzeczywiście być może uwierzył, że brak wyznaczenia celu jest celem tym, o którym wszyscy by chcieli słyszeć. Ja mam bardzo jeszcze takie szorstką ocenę naszego zespołu w stosunku do tego, jak my jeszcze działamy. Robimy bardzo dużo rzeczy powtarzalnych, bardzo dużo rzeczy dobrych, bardzo dużo rzeczy bardzo dobrych. Natomiast wszystkiego żeśmy się uczyli i tyle. Tamten sezon był czas na naukę, a w tym sezonie sobie tego nie wyobrażam, żeby o takich rzeczach mówić. Dlatego ta bramka, którą żeśmy stracili, również bardzo irytuje. Tak sobie myślę, że tutaj odnośnie tych celów, wracając jeszcze do tego tematu, nie chciałbym powiedzieć wprost, tutaj odnośnie tego, czy to będą baraże. W takim razie można szukać alternatyw. Są kluby, które też nie walczą o awans. Myślę na przykład o Royal Junior System. Nie walczą tutaj o to, bo to jest dodatkowe finanse dla klubu. Czy tutaj w ogóle w tym temacie jest jakiś plan w ogóle w kontekście właśnie tutaj tego Royal Junior System? Jeśli chodzi o priorytety, Pro Junior System w moim odczuciu budowania drużyny jest zawsze na miejscu ostatnim. To jest sztuczne i bardzo niepotrzebne z punktu widzenia pracy trenerskiej. To dla mnie w ogóle przepis o młodzieżowcu jest przepisem skostniałym, bardzo niedoskonałym i złym w poczuciu wprowadzania młodych zawodników do dorosłej piłki. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać zdrowotnie, natomiast w stosunku do tego, że bardzo dużo wydarzyło się zdrowotnie, w ostatnim czasie bardzo dużo zawodników Gieksy grało w pierwszym składzie, także dzisiaj, jeżeli na przykład Marcin Urynowicz czy Marcin Stromecki mieli grać w pierwszym składzie, to już znowu nie jest rotacja, bo oni grali i dzisiaj dużym plusem jest to, że jedziemy do Szczecina z dużą ilością ogranych zawodników, a tutaj kwestie zdrowotne będę na pewno brał jako priorytetowe. Szczuka jest bardzo utalentowanym młodym bramkarzem, być może ten czas właśnie nadszedł.